Poznaj cnotę, którą świat wyśmiewa, diabeł nienawidzi, a Pan Bóg kocha i właśnie do niej Cię zaprasza. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię O czystości. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Tak oto wprowadza Zbawiciel cnotę czystości w życie i obyczaje swych wyznawców. Cnota ta w całej pełni rozwinęła się w słońcu nauki Chrystusowej i jest jej wspaniałym owocem. Wprawdzie i przed Chrystusem czystość była znana i praktykowana nawet wśród pogan, ale były to wypadki bardzo nieliczne i odosobnione. Dopiero przykład i nauka Zbawiciela uczyniły w pojęciach ludzkich całkowity przewrót i miliony chrześcijan wprowadziły na drogę cnoty czystości, przy czym bardzo wielu na tej drodze doszło aż do bohaterstwa. Święta Agnieszka, 13-letnia dziewczynka, w obronie czystości poniosła śmierć męczeńską. Nasz święty Stanisław Kostka omdlewał, ilekroć usłyszał jakieś słowo nieczyste. Zastępów świętych panien nikt nigdy nie zliczy. I dziś przecież czystość jest zjawiskiem powszechnym w stanie zakonnym i duchownym, a i młodzież nasza katolicka niestety w coraz mniejszej liczbie tą cnotą słusznie się szczyci, pomimo że żyje wśród powodzi wyuzdania zmysłowego. Nie jest więc czystość rzeczą niemożliwą, jak to niektórzy nierozumnie utrzymują. Jest ona nie tylko możliwa, ale i konieczna. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Czystość zapewnia człowiekowi szczególne błogosławieństwa Boże. Zbawiciel narodził się z przeczystej dziewicy, która była poślubiona również czystemu Józefowi. Jego przyjście poprzedzał święty Jan Chrzciciel, mąż żyjący w czystości i umartwieniu. Najbardziej umiłowanym uczniem Zbawiciela był święty Jan Apostoł, Ewangelista. Wyróżniał go Chrystus m.in. dlatego, że był on dziewiczy, czyli że nigdy się nie sprzeniewierzył czystości. Kościół też po wsze wieki czystość otaczał czcią szczególniejszą i widział w niej ważną dla siebie ostoję. Czystość, bezżeństwo kapłanów jest źrenicą jego oka. Niemniej i lud wierny ma tę cnotę w najwyższym poszanowaniu, a nawet nieprzejednani wrogowie Kościoła głowę przed nią schylają. I czyż może być inaczej, skoro czystość ma w sobie nieziemskie dostojeństwo? Przez nią człowiek podnosi się na wyższy stopień godności i słusznie śpiewa psalmista Panu: uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś, wszystko poddałeś pod jego stopy. Stało się to wszystko dlatego, że jeden tylko człowiek może się otrząść z cielesności, czyli być czystym. Zwierzęta do tego nie są zdolne. Ponieważ czystość najbardziej upodabnia człowieka do duchów niebieskich, dano jej nazwę cnoty anielskiej. Przez czystość również stajemy się członkami mistycznego ciała Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Bóg brzydzi się wszelką nieczystością, jest bowiem po trzykroć święty. Ale jakże chętnie spokrewnia się z duszą czystą, zapatrzoną w niebo. Czystość jest światłem i mocą na drogach żywota,
wszyscy uczciwi badacze jednogłośnie stwierdzają, że czystość niezwykle dodatnio wpływa na rozwój umysłu, na pamięć i wolę, na cały, słowem, charakter człowieka. Jej to powinniśmy zawdzięczać, że tak nieraz łatwo wznosimy się do zrozumienia rzeczy wyższych, nadprzyrodzonych. Bo człowiek zmysłowy nie przyjmuje tego, co pochodzi od Bożego Ducha. Jest to dla niego głupstwem i nie może zrozumieć, że ocenia się to na sposób duchowy. Ci zaś, którzy są duchowi, o sprawach ducha myślą. Nieskazitelność czyni bliskim Bogu. Nie dość wprawdzie zrozumieć prawdy Boże, słyszeć w sobie głos Boży. Trzeba jeszcze za tym głosem podążać, te prawdy wprowadzać w życie. Otóż i tu czystość jest wprost niezastąpiona. Człowiek umiejący panować nad ciałem czuje w sobie jakieś dziwne siły do walki z przeciwnościami. Tam, gdzie chodzi o wybór stanu, nie ugnie się przed niczym, tak jak nie ugiął się święty Alojzy lub nasz święty Stanisław Kostka. Taki człowiek nie uważa za ciężar pełnienia obowiązku stanu. Staje się nieczuły na ponęty świata. Z łatwością nadaje kierunek, i to kierunek zbawienny innym ludziom. Mimo woli, niejako otoczenie zwraca się ku niemu w chwilach wątpliwości i wahań i prosi go o wskazówki. Człowiek czysty to urodzony wódz i rozkazodawca. Czystość zapewnia duszy pokój. Czystość wyrabiamy w sobie nieustannym czuwaniem i pracą nad sobą. Kto nauczył się panować nad namiętnościami, kto ma czyste sumienie i szacunek dla siebie samego, tego nic nie wytrąci z równowagi. Kiedy inni miotają się w trwodze i rozpaczy, on pozostaje spokojny i pogodny. Bo i czegóż ma się niepokoić? Czystość zbliżyła go do Boga i nauczyła go patrzeć na sprawy ludzkie z wyższego punktu widzenia. Uczyniła go zdolnym do ofiar i poświęcenia. Dlatego też w sercu czystym stale gości prawdziwe wesele, nieodłączny towarzysz pokoju. Wesele przy pracy i w zabawie, wesele w dobrej i złej doli. Tylko czysty potrafi się śmiać szczerze i serdecznie. Czystość jest cnotą najpiękniejszą i najmilszą. Dlaczego tak chętnie przystajemy z dziećmi? Czy nie dlatego, że z ich oczu i słów bije niewinność? Nazywamy czystość perłą między cnotami, cnotą heroiczną, anielską, a jako symbol dajemy jej białą lilię. Podczas rewolucji francuskiej skazano na śmierć trzy siostry, żarliwe katoliczki. Kiedy stanęły na miejscu stracenia, olśniły wszystkich swoją pięknością. Tłum począł wołać: nie traćcie ich, one są zbyt piękne. Słysząc to, najmłodsza z sióstr rzekła: nic nie jest zbyt piękne dla Boga. I spokojnie dała pod gilotynę swoją głowę. Czystość wreszcie zapewnia triumf po śmierci. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. To mówi Chrystus, miłośnik dusz czystych i Pan nieba i ziemi. Do Królestwa Niebieskiego nie wejdzie nic skażonego. Przeznaczył je Bóg dla aniołów i dla tych, którzy umiłowali cnotę anielską. Toteż święty Jan widział w objawieniu nieprzeliczone zastępy dusz czystych, dziewiczych, śpiewających nową pieśń Panu. Mówi o nich: ci chodzą za barankiem, dokądkolwiek idzie, czyli że są najbliżsi Boga.
Lilia należy do najdelikatniejszych kwiatów i jej pielęgnowanie wymaga wiele zachodu. To samo trzeba powiedzieć o czystości. Ze wszystkich cnót najtrudniej ją zachować. Zachować ją jednak trzeba koniecznie, za wszelką cenę. W tym celu należy stosować wypróbowane środki. Oto najważniejsze z nich. Pierwszym środkiem niezbędnym do utrzymania czystości jest unikanie okazji do grzechu. Kto miłuje niebezpieczeństwo, w nim zginie, powiada Pismo Święte. Skarży się niejeden na swe upadki, nawet okazuje skruchę, ale poprawy nie ma. Nie ma i nie będzie, dopóki nie zaprzestanie utrzymywać grzesznych relacji, uczęszczać na tańce, wałęsać się po nocach, obcować z ludźmi zepsutymi. Wszyscy znamy ćmę nocną i wiemy, że dopóty ona krąży dookoła ognia, dopóki nie spali sobie skrzydeł. Naśladuje ją niestety nie jeden młodzieniec, nie jedna dziewczyna, choć się szczyci, że ma rozum i sumienie. Rozumu tego i sumienia starczy u wielu na niedługo, tylko do pierwszej okazji, do pierwszej silniejszej pokusy. A potem przychodzi jakieś dziwne zaślepienie, potknięcie się, upadek. Żar namiętności i zmysłów w jednej chwili spala i strąca śnieżno-białe płatki lilii, a pozostaje tylko więdnąca łodyga, która już nigdy nie zajaśnieje dawnym blaskiem. Kolejnym środkiem do utrzymania czystości jest czuwanie nad zmysłami. Unikając okazji do grzechu, trzeba też nieustannie czuwać nad zmysłami. Są one oknami, przez które wdzierają się do duszy zgubne wpływy. Jakżeż żałośnie brzmi skarga proroka Jeremiasza. Bo śmierć wdarła się przez nasze okna, weszła do naszych pięknych domów, aby zgładzić dzieci na ulicach, a młodych mężczyzn na placach. Wszystkie zmysły są niebezpieczne, żadnemu nie możemy zaufać. Król francuski Henryk II, młody i silny, wziął kiedyś udział w rycerskim turnieju, czyli w takich zapasach wojskowych, jak to było za jego czasów w zwyczaju. Całe jego ciało okrywał żelazny pancerz i w ogóle zdawało się wszystkim, że był on najzupełniej zabezpieczony od rany i kalectwa. Tylko oczu nie miał niczym zasłoniętych. I to właśnie stało się jego zgubą. Mały odłamek dzidy ugodził go w oko tak nieszczęśliwie, że wkrótce król zmarł. Pilnujmy zmysłów, zwłaszcza oczu. Niepostrzeżenie wchodzi przez nie pokusa i przyprawia naszą duszę o śmierć. Zabezpieczmy się przed pokusami całkowicie, posuwając ostrożność do najdalszych granic. Kolejnym środkiem pomocnym w utrzymaniu czystości jest pamięć na obecność Bożą i rzeczy ostateczne. Kto ma Boga zawsze przed oczami, ten nie upadnie. Przecież naucza święty Paweł, że wszystkiego możemy dokonać w tym, który nas umacnia swą łaską i opieką. Kiedy lubieżni starcy namawiali cnotliwą Zuzannę do grzechu nieczystego, ta zawołała: lepiej będzie dla mnie nie zgodzić się i wpaść w ich ręce, niż zgrzeszyć przed Bogiem. Jakoż Bóg Wszechmocny ustrzegł ją od grzechu i uratował od śmierci. Niemniej pomaga do tłumienia pokus, rozważanie rzeczy ostatecznych. Dość z całą powagą uświadomić sobie, że przecież będę musiał umrzeć, stanąć na sądzie Bożym, skąd się już idzie tylko albo do nieba po chwałę,
albo do piekła na wieczystą zagładę. Gdy tak myślimy, szybko zmysły zaczną się uspokajać i głos pokusy przestanie być tak dokuczliwy. Wielka prawda zawiera się w słowach mędrca. We wszystkim, co czynisz, pamiętaj o końcu życia, a nigdy nie zgrzeszysz. Najpewniejszym zaś środkiem do utrzymania czystości jest częste przystępowanie do sakramentów świętych. Bez tego zachowanie czystości na stałe w ogóle nie może dojść do skutku. Częsta spowiedź nie pozwala gromadzić się w duszy brudom, a to, co się skrzywiło, natychmiast prostuje. Toteż dla dusz czystych spowiedź nie jest żadnym ciężarem. Po dobrej spowiedzi człowiek czuje się podniesiony na duchu i bardziej zdolny do walk i umartwień. A gdy po spowiedzi zbliżysz się i przyjmiesz przeczyste ciało i krew Zbawiciela, nowe siły do twej duszy wstąpią, nowe światła przed oczyma ci rozbłysną. Wszystko, co ziemskie, wyda ci się błahe, brzydkie, niewarte zachodu. Przy ołtarzu, pod tchnieniem boskiego oblubieńca, rodzą się panny, umacnia się czystość i wraca niewinność. Prezentowane rozważania pochodzą z dzieła anonimowego autora, zatytułowanego Cnota anielskiej czystości. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.